Proszę nie regulować odbiorników. Tak, to jest właściwy webinar, to jest Scratch na start. Nie jestem Krzysztofem Jaworskim. Tak się składa, że Krzysztof nie mógł dzisiaj poprowadzić tego webinaru. Jest właśnie w pociągu relacji Warszawa-Szczecin i jedzie na jakieś warsztaty, które jutro od rana będzie prowadzić. Krzysztof, wiem, że jesteś, poczekaj. Nie mógł prowadzić tego webinaru, natomiast Krzysztof rzeczywiście jest z nami, dlatego że z koleją polską jest tak, że wszędzie ma beznadziejny internet albo żaden, natomiast nie na odcinku Warszawa-Poznań, jak mi wczoraj Krzysztof powiedział. I dlatego też rzeczywiście przygląda się temu spotkaniu, czyta to, co piszecie i będzie z nami przez jakiś czas. Tak, byłam dzisiaj w Krakowie. Krzysztof będzie czytał ten wasz czat i to, co piszecie. No, ale jestem w ogóle w bardzo, bardzo dobrej obstawie, dlatego że oprócz Krzysztofa jeszcze mamy towarzystwo Asi Apanasewicz, którą serdecznie pozdrawiam. Ona też będzie się zajmować czatem. No i tak. Ja byłam na waszym poprzednim webinarze. Wiem, co Krzysztof z wami omawiał. Tak, teraz czat jest moderowany i nie wszystko będzie widoczne. Jeśli chodzi o takie sprawy organizacyjne, to ten webinar potrwa mniej więcej tyle, ile poprzedni, czyli najwyżej 90 minut. Ja jestem gadułą, ale postaram się, żeby to jakoś sprawnie poszło. I będziemy się dalej zajmować podstawami Scratcha. Ja sobie te wszystkie kategorie Scratchowe wyobrażam jako szafę albo jako komodę, coś takiego, coś co ma szuflady. Za bardzo się nie znam tak na meblach. Coś co ma szuflady. I każda szuflada jest w innym kolorze. To taki bardzo kolorowy mebel. Zrobimy tak, że dzisiaj będziemy grzebać troszkę w szufladzie niebieskiej. Dziś będziemy myśleć o niebieskich bloczkach. I mam nadzieję, że nie jesteście bardzo zmęczeni, pomimo tego, że już jest po 19, dlatego że będziemy się ruszać. Spokojnie, nie będę tutaj prowadziła zajęć zumby czy innego pilatesu. Natomiast będziemy się zajmować klockami, bloczkami związanymi z ruchem, przede wszystkim związanymi z ruchem. Zaraz, ja sobie tylko coś. No i jeśli chodzi o ten ruch, to jest kategoria pierwsza, ciemno-niebieska, granatowa. I uważam, że jest to kategoria niesamowicie ważna, dlatego że w prawie każdej grze, w każdej animacji my potrzebujemy właśnie tych klocków związanych z poruszaniem się postaci, z ruchem duszków. Przejdziemy sobie tam te wszystkie klocki, zastanowimy się, czy czasami lepiej biegać, czy latać, jaka jest różnica. Słuchajcie, żeby móc po czymś tam biegać czy latać, to my musimy mieć jakiś tam obszar na to. I to jest ta nasza scena scratchowa, która nie jest nieograniczona, tylko ma swoje wymiary. Jeśli chodzi o te wymiary, to ja je wam tutaj podałam, zresztą za chwilkę też będziemy je sprawdzać już w Scratchu. Jeśli chodzi o wartości X, to jest od minus 240 do 240, czyli tu mamy 480. Natomiast jeśli chodzi o Y, to jest od minus 180 do 180. Sam środek tej sceny to punkt 0,0. Ja postaram się teraz udostępnić wam mój ekran i przejdziemy sobie już do Scratcha. O.
Okej, wydaje mi się, że chyba coś się zaczęło dziać. Dobra. Napiszcie proszę parę osób, naprawdę troszeczkę, ale napiszcie, czy widzicie teraz mój ekran, czy widzicie Scratcha. Mam nadzieję, że tak. Piszą, że tak. Super. Dzięki, Asia. Wracam do Scratcha. No popatrzcie, mamy pustą scenę i ona ma właśnie takie wartości. Minus 240, 240, minus 180, 180. I w momencie, kiedy włączamy program, to ładuje nam się na tę pustą scenę kod i ten kod jest w punkcie 0,0. To można brać na słowo. Natomiast można też sprawdzić to tutaj. Wiecie co? Właśnie sobie pomyślałam, że ja się nie przedstawiłam, nie? Ja tak powiedziałam dużo na temat Krzyśka, podziękowałam Asi, że jest. Ja się nie przedstawiłam. To tak tylko szybciutko powiem. Ja się nazywam Ania Jędryczko, jestem trenerką mistrzów kodowania. Poza tym jestem polonistką w szkole podstawowej. Wracamy do kota. Popatrzcie, kiedy ja kliknę na literkę I przy kocie, to pod jego nazwą jest informacja, że on ma wartość x0, y0. Mamy pytanie, jak zrobić, żeby klocki miały polskie napisy. Otóż w lewym górnym rogu mamy taki globus malutki przy napisie Scratch. Kiedy klikniemy na ten globus, to tam pojawiają nam się prawie wszystkie języki i tam właśnie wybieramy język polski i wtedy klocki będą już po polsku, cały program będzie po polsku. Ja już to mam zmienione. Czyli wiemy, że ten kod jest w takim x i y. I teraz popatrzcie. Od razu też mi się otworzyła ta szuflada z ruchem, te klocki związane z ruchem. No troszeczkę ich jest. Ja chciałabym zacząć może od takiego klocka. Idź do XY. Teraz sobie powiększę. Idź do XY. Dlatego, że tutaj pokazują nam się wartości współrzędne, gdzie właśnie znajduje się ten kod. I teraz tak. Jeżeli ja poruszę gdzieś tego kota, patrzcie proszę na ten klocek, mam nadzieję, że go widać, to znaczy na to i do XY, natomiast tu jeszcze w tej szufladzie. Teraz to jest 0,0, ale wystarczy, że ja kliknę, że ja przyciągnę tego kota gdzieś indziej i wtedy te wartości mi się tutaj zmieniają. Kiedy ja zaczynałam z moimi dzieciakami szkolnymi bawić się Scratchem, to one często wpisywały tutaj wartości tak z klawiatury. To nie jest konieczne często. Wystarczy właśnie ustawić sobie postać tam, gdzie chcemy, żeby ona startowała i to nam się automatycznie wpisze w ten klocek. Dlaczego wydaje mi się, że ten klocek jest bardzo ważny? No dlatego, że wyobraźmy sobie taką sytuację, tworzymy jakąś animację, chcemy, żeby kod pojawił nam się tutaj na początku, no i żeby właśnie tam sobie gdzieś przechodził. No i wiecie już doskonale, że program uruchamiamy za pomocą tej zielonej flagi. No i ja ją sobie kliknę, no tutaj nie mam na razie nic zaprogramowane, ale za pierwszym razem ten kod będzie tam. Ale kiedy za drugim razem będziemy chcieli ten program uruchomić, to ten kod będzie w innym miejscu, tam gdzie skończył poprzednio. Więc jeżeli ja sobie ustawię, kiedy kliknięto zieloną, to wtedy on ma iść do jakiegoś x, y, to on zawsze na początku będzie startował z tego miejsca. I w wielu pracach, w wielu projektach to jest istotne. Popatrzcie, ja sobie teraz tego kota przesuwam tutaj, ale kiedy kliknę zieloną, to on wraca na środek. Więc to jest istotne. Który punkt kota jest ustawiony na współrzędnych? Świetne pytanie. Otóż jest, już przechodzę. Słuchajcie, wiem, że widzicie to wszystko z pewnym przesunięciem. Ja przeklikałam się teraz ze skryptów na kostium 1
No i pojawił mi się ten kot. I w prawym górnym rogu mamy kilka ikonek i mamy między innymi takie dwie osie przecinające się. Tam jest ustaw środek kostiumu. I kiedy ja kliknę, to pojawia mi się ten środek kostiumu. Jak to moje dzieci mówią, to jest czuły punkt tego kota. Więc teraz on jest ustawiony na środku. Jeżeli ja go chwycę, przelecę sobie gdzieś tam zupełnie indziej, to właśnie ten punkt będzie się w tych współrzędnych pojawiał. I często mam takie wrażenie, że często kiedy uczniowie mi mówią, proszę pani, ale mi to nie działa, mi to zupełnie, to jest jakieś takie rozjechane, to pierwsze co ja robię, to ja sprawdzam, gdzie ten czuły punkt jest ustawiony, czy jest na środku tego duszka, tej postaci. Dlatego, że wystarczy, że ktoś przez przypadek zrobi takie coś, popatrzcie, gdzie kot wylądował. Dlatego, że środek jego linii, jego współrzędnych jest w ogóle poza postacią. Więc uważajcie na to, żeby to zawsze było w środku tego duszka. To wtedy on się ustawi tak jak ma być. Wracam do skryptów. Ok, czyli kod mi zawsze ustawi się na początku na 0,0. Super. Wracam do ruchu. No i tak, jeśli chodzi o to, jak poruszamy postacią, no to oczywiście ten klocek przesuń o ileś kroków jest używany bardzo często. Sobie to na chwilkę wyrzucę, dam tylko to. Na razie będziemy tworzyć bardzo proste skrypty, a za chwilę to w ogóle będziemy już latać i zakładać akwarium. Mamy przesuń o 10 kroków. Kiedy kliknięto zieloną. Więc klikam zieloną i sprawdzam, jak to działa. Ono działa. Nie jest to zbyt wygodne, dlatego że tak muszę klikać i klikać i klikać, ale rzeczywiście kot idzie. Teraz takie pytanie, czy kot może wyjść poza scenę? Doklikajmy. No tak, wychodzi. W związku z tym dobrze by było zabezpieczyć się na taką ewentualność i powiedzieć mu, że no jak już dojdziesz do końca tej sceny, to zawróć. Jest też taki klocek, będziemy go za chwilę używać. Żeby nie powtarzać ciągle tego klikania zielonej flagi, to możemy powiedzieć, że jakaś czynność ma być wykonywana stale albo wykonywana ileś tam razy. I to jest taki moment, kiedy przez chwilkę zostawiamy myślenie o niebieskich klockach, a przechodzimy do kontroli. Przechodzimy do kontroli, to takie dziwne klocki, dziwnie zbudowane. Pamiętam doskonale na jakimś szkoleniu, zadaję pytanie uczestnikom, no dobrze, no i jak myślicie, co teraz bierzemy? Jedna pani mówi, krokodylka. I ja zgłupiałam, bo ja nie miałam zielonego pojęcia, jakiego krokodylka bierzemy. Programowaliśmy ryby, ona mówi o krokodylu, ale to jest świetne porównanie. Chodziło jej o to, o paszczę krokodyla. Ta paszcza jest bardzo pojemna, mnóstwo zmieści. No i popatrzcie, można do paszczy wsadzić ten klocek z ruchem, przesuń o 10 kroków, ale to jest powtórzone 10 razy. No i zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. Ciach. On to powtórzył. Bardzo szybko. Bardzo szybko to powtórzył. Jeszcze raz to zrobię. Ciach. Ok. Jest 10. Żeby to było troszeczkę wolniej, to możemy tutaj dać po każdym kroku, możemy powiedzieć, że ma poczekać chwileczkę. Sekunda to bardzo długo, ale damy... Widzicie, jak teraz powoli idzie? Zrobić 10 tych kroków. Widzę pytanie Anety, dlaczego skoro mamy przesuń 10 kroków, to po naciśnięciu zielonej idzie tylko jeden krok. Tak jak Krzysztof napisał, krok to jest jednostka długości w Scratchu. Wiemy, że w poziomie mamy na przykład 480 takich kroków, więc to jest ułameczek. To jest naprawdę bardzo, bardzo niewiele. No dobrze, to tak to wygląda, jeśli chodzi o
przesuwanie się o takie jakieś ruchy w którąś ze stron. Wracam tutaj do tej kategorii niebieskiej, do kategorii ruchu. No i zastanawiam się, cóż by tutaj jeszcze, na razie chodzi. Na razie chodzi. Czasami, kiedy pytam dzieci, no słuchajcie, ale jeżeli ja chcę, żeby on z tego miejsca 0,0 przeszedł na przykład gdzieś tutaj na prawą stronę, co ja powinnam wziąć? No i ci początkujący mówią, no idź do XY. Idź do XY, dlatego że no w zasadzie to tak logicznie, prawda? On ma iść do jakiegoś X-a Y. Tylko popatrzcie, jak to działa. Dajmy na to, że ja chcę, żeby ten kot przeszedł tutaj gdzieś na prawo. OK? Więc kiedy ja go wstawię w to miejsce, w ten punkt mety, no to wpisały mi się te wartości. Ma zaczynać od 0,0, a ma kończyć na tej mecie 221. Dzieci układają właśnie, ci początkujący, początkujące osoby układają tak. No, gdyby czytać ten skrypt, to mamy tak. Zaczyna w punkcie 0,0, po czym idzie do punktu 221. Logiczne, logiczne. No to sprawdźmy, jak to działa. I uwaga, tutaj trzeba będzie się skupić, bo będzie szybko. Klikam zieloną. Nic w ogóle się nie... Ja tego nie zauważyłam. No to żeby było troszeczkę wolniej, to zrobimy tak. Idź do x, y, 0. Czekaj sekundę. Po czym idź do tego x, y. Klikam. Pojawił się. Po czym pojawił się tu. Kto ma takie bystre oko, że widział, jak ten kot przechodzi ze środka na prawą stronę? Chyba nikt, dlatego że słuchajcie, to działa w taki sposób, że ten kot najpierw pojawia się na środku, po czym znika i pojawia się w punkcie mety. I nie o to nam chodzi. Więc ten klocek jest tutaj, no nie dość, że niepotrzebny, to w ogóle no, komplikuje nam sytuację i nie tak to powinno być. No to co zrobić, żeby nie ruszać strzałkami, liczbami, literkami, klawiszami, tylko żeby kot po kliknięciu zielonej flagi płynnie przeszedł z tego miejsca na prawo. Już to robimy. Wracam do ruchu i zaczynamy latać. Otóż jest taki klocek, leć przez ileś tam sekund do x-a y. No i to jest różnica. Tylko przez to, że nie chcę znowu tak z palca wpisywać tych x-ów, y-ków, to jeszcze na moment wyrzucę klocek, stawię tego kota w punkt mety. Te wartości mi się tutaj wczytały teraz, są już inne. No i popatrzcie, jak to teraz zadziała. Mam czerwony znak, zieloną flagę. Zaczyna na środku, po czym przez sekundę płynnie leci do danego x i y. No dobrze, jak uważacie, co zrobić, żeby kot szedł wolniej, czy leciał wolniej? Może Asia albo Krzysztof napiszą, jakie macie pomysły. Czy pojawił się jakiś pomysł? Co zrobić, żeby to tak szybko się nie działo? Więcej sekund, dokładnie Marku, tak, więcej sekund starczy, jeżeli ja tutaj dajmy na ten, dam 5. Właśnie. Klikam zieloną. No i leci powolutku do mety. OK. Tak to się ma. Tak to się ma. Więc mamy już tak, możliwość sterowania kotem za pomocą tego klocka przesuń, często powtarzanego w krokodylku, to ważne. Oprócz tego mamy to, że ustawiamy mu jakieś punkty początkowe. Znamy już różnicę pomiędzy klockiem idź do, a leć przez. Uczniowie czasami z tym mają problemy. Jeszcze jedna sprawa mi się teraz przypomniała. Jak zaczynam z nowymi grupami Scratcha, jak to są takie grupy małych dzieci, to one uwielbiają robić psikusy i w tym idź do XY wpisują jakieś bardzo wysokie wartości. Wpisują na przykład 1000 i 1000 i się cieszą, albo w ogóle wpisują już jakieś tryliardy.
coś takiego robią. Po czym? No, klikają zieloną, kota nie ma. Więc w tym momencie dziecku zapala się lampka, ojć, chyba coś źle zrobiłem. Co robi? Wyrzuca ten klocek, klika zieloną, wyrzuciło klocek, nie ma już tego klocka z tym psikusem. Kota dalej nie ma. Proszę pani, bo mnie to nie działa. No i wtedy pani przychodzi, no i musi jakoś temu zaradzić. Więc pierwsze, co robię, to sprawdzam, gdzie jest kot. Na przykład klikam na to i nagle się okazuje, że kot jest poza sceną. Tutaj ten kot ma stópkę, już jeszcze troszeczkę widzę. Ale czasami bywa tak, że postać jest w ogóle poza sceną. No i jak przywołać kota? Ano, mogę gdzieś tam sobie z boku dać ten klocek, idź do XY. Wpisuję tutaj wartość 00, mam pewność, że to się pojawi na scenie, na samym środeczku. I popatrzcie, ja nawet nie łączę tego klocka, idź do XY00 z całą resztą skryptu. Klikam na ten klocek i ten kod się pojawia. Więc dla mnie to jest jakiś tam taki myk, żeby odnajdować różne zwierzątka i inne takie. No dobrze. Tak to się ma. Wiemy już, jak się lata, wiemy już, jak się chodzi. Spróbujmy teraz zrobić coś takiego, żeby kot był sterowany strzałkami. Często tak jest w różnych grach, prawda, że, nie wiem, dajmy na to w labiryncie, że trzeba kierować postacią za pomocą strzałek. No więc tak, tutaj jest oczywiście parę pomysłów i parę dróg do celu. Bardzo to lubię w Scratchu, że to nie jest tak, że tylko jedna jest właściwa. Możemy przyjrzeć się zdarzeniom i zastanowić się, jaki początek by pasował. Jeszcze raz przypominam, robimy tak, żeby po kliknięciu strzałki w prawo, kot szedł w prawo, strzałki do góry, kot szedł do góry, w lewo i na dół. No i tak, ja nie chcę, żeby ten kot szedł od razu w prawo, w lewo, w górę, w dół po kliknięciu zielonej, bo musi wiedzieć, co ja naciskam. Więc dam troszkę inny początek. Nie dam zielonej flagi, tylko wyciągnę taki początek, kiedy klawisz jakiś tam naciśnięty. No i popatrzmy. Kiedy rozwiniemy tę listę, to się okazuje, że tam na przykład jest strzałka w prawo. Kiedy klawisz strzałka w prawo naciśnięty, no i wtedy on właśnie ma przesunąć się o 10 kroków. Niech tak będzie. Bardzo niewiele, ale no zresztą dajmy więcej, dajmy 50. Co tam? Klikam strzałkę w prawo, rusza się. No dobra. Spróbujmy teraz zaprogramować, żeby ten kot szedł w lewo. Żeby kot szedł w lewo. No i tak, oczywiście ja mogę znowu brać brązowe klocki, kiedy klawisz strzałka w lewo naciśnięty i tak dalej. Natomiast skrypty można duplikować. O, ale jestem nieporządna. A Krzysztof przecież uczył, żeby być porządnym. Jak to było? Kropka, prawda? Trzeba postawić kropkę. Zatrzymaj wszystko. Dobra. Teraz jest porządnie. Kropka, tak właśnie. Ja teraz duplikuję ten skrypt. Klikam na pierwszym od góry klocku prawym przyciskiem myszy. Daję duplikuj. OK. Już Beata, będziemy się nad tym zastanawiać, jak odrzucić kota. No i teraz, kiedy klawisz, wybieram tutaj. Zaraz przeszkadza mi to okienko. Strzałka w lewo naciśnięty. OK. Dobra. No i tak, nie może być 50 kroków, bo on wyszedł w tamtą stronę, prawda? Ja czekam teraz na jakieś wasze propozycje. Na momencik bardzo was proszę, żebyście zapisywali na czacie wszystkie swoje propozycje. Cóż by tu zrobić, żeby ten kot szedł w lewo? Nie ma złych odpowiedzi. Będziemy wszystko próbować. Popatrzcie na bloczki z ruchu. Może coś się przyda. Czekamy.
czekamy, czekamy. Małgorzata pisze, ustaw kierunek na 180. Mira pisze, obróć. No dobra. Lustrzane odbicie postaci. Jarku, rozumiem, że chcesz to kostiumem załatwić, tak? Może wloczek obróć o 180. Obróć kota o kąt. Ło, mamy dużo. No to słuchajcie, to po kolei. Ustaw kierunek na... Otóż, Gosia... Znalazła taki klocek, ustaw kierunek na. No i teraz popatrzcie. Jak ja rozwinę ten, znowu tę listę, to mam tak. 90 to prawo, minus 90 lewo, 0 góra, 180 dół. Katarzyna pisze, żeby to było minus 90, czyli lewo. Ok, teraz pytanie, gdzie ja to mam dać? Czy ja to mogę dać po przesuń? Gdzie ja to mam dać? Kasia pisze, że mam to... Kasia pisze, że po przesuń, a widzę, że... Okej, okay, przed przesuń. Dobra, daję tak. Czyli kiedy klawisz strzałka w lewo naciśnięty, kot się ustawia w lewą stronę i przesuwa o 50 kroków. No dobra, naciskam strzałkę w lewo. Słuchajcie, jest nieźle. Zadanie było takie. Kot ma iść w lewo. Idzie? No idzie. Pięknie. To, że chodzi do góry nogami, to już inna sprawa. Więc zróbmy teraz tak, żeby może tak nie było, bo to jednak troszeczkę dziwnie. Jak to zrobić? No to takie czary mary, że znowu klikamy na literę I w tej strefie duszków, tam gdzie mamy kota. Klikam na i. I tam pod tym x i y mam trzy style obrotów. Jak na razie mam zaznaczony ten styl pierwszy, tą taką pętelkę. Wtedy kot może się dowolnie obracać w każdą stronę. Drugi styl obrotu to styl obrotu prawo-lewo. Kot może tylko albo w jedną, albo w drugą. I tyle. Trzeci styl obrotu to taki obrót, nie obrót. Dlatego, że wtedy ten kot się w ogóle nie obraca. Jeżeli kot startuje z takim wyglądem, że on patrzy w prawą stronę, to on zawsze w tę prawą stronę będzie patrzył. My tutaj zastosujemy ten styl obrotu prawo-lewo. Klikam na strzałki prawo-lewo. Wracam. No i teraz rzeczywiście ten kot już chodzi, jak chodzić powinien. No właśnie. Dobra. Nawet mi uciekł ze sceny, za chwilkę to będziemy naprawiać, żeby on ze sceny nie uciekał. No dobrze, słuchajcie, nie będziemy teraz się zajmować strzałką w górę i strzałką w dół, natomiast wydaje mi się, że już doskonale czujecie, że trzeba będzie jedynie ustawiać te kierunki na górę i na dół. No dobrze, tak to z kotem. Ja jeszcze mu powiem, żeby kiedy kliknięto zieloną, żeby wrócił do 00. To 00. Klikam zieloną, jest. No dobrze. To teraz tak. Chciałabym zaproponować Wam, żebyśmy nie bawili się już na takiej pustej scenie, tylko żebyśmy pobawili się teraz w aferystów. Być może część z Was ma rybki, doświadczenie mile widziane. Ja rybek nie mam. O, jeszcze mam pytanie od Piotra. Czy można ustawić minusową liczbę kroków? Spróbujmy. Zrobimy to na jakimś jednym skrypcie. Niech będzie, wyrzucę już sobie na przykład te skrypty. Nie chcę Wam za bardzo mieszać. Mamy powiedziane tak, kiedy kliknięto zieloną, idź do 00. A teraz tak, ja mam takie widzimisię, mi się nie podoba, żeby kot patrzył w lewo. Tylko chcę, żeby patrzył w prawo. Jak to zrobić? Znowu użyć... Och, dziękuję bardzo, Waldku. Znowu użyję tego klocka ustaw kierunek na i ustawię prawo.
żeby on tego pysia miał w prawą stronę. No dobra, klikam, ciach. Dobrze. No i teraz wracam do pytania Piotra. Czy można ustawić na minusową liczbę kroków? No słuchajcie, ja teraz po prostu zamiast minus 10 dam minus 50. Klikam. No tak, żeby też. Nie wiem, dlaczego ten kotek teraz idzie tylko. Idzie do X. Wiem dlaczego. On cały czas startuje z tego. Teraz. Popatrzcie. Idzie. Troszeczkę jak Michael Jackson, ale idzie tak, że ta liczba kroków się też czasami przydaje. Kiedy po prostu kot ma się cofnąć i już nie wiem, nie zwracamy uwagi na to, czy on idzie w tę stronę, w którą patrzy, czy nie. Można też oczywiście takie rozwiązanie zastosować. Idziemy do ryb, tam sobie troszeczkę poszalejemy. Kiedy prowadzę ten scenariusz z akwarium z moimi uczniami, to zawsze na początku pytam, czy potrzebny nam jest kot. Kiedy zakładamy akwarium? Wszystkie dzieci mówią, tak, oczywiście, natomiast nie będzie ten kot potrzebny, my go będziemy teraz usuwać. Przypominam, że duszka usuwamy w taki sposób, że klikamy na nim albo tutaj na scenie, albo w tym panelu duszków, klikamy prawym i dajemy usuń. No nie mamy teraz niczego. No to moi drodzy, no chyba nie jest tak, że zaczynamy od ryb, prawda? Nie wrzucamy biednych rybek do pustego akwarium. W związku z tym nalejmy wodę. Ta woda to będzie nasze tło. W związku z tym przechodzę tutaj do sceny, już ją mam zaznaczoną i wybieram pierwszą ikonkę, bibliotekę Teł. No i oczywiście Teł mam całe mnóstwo. Można byłoby tak kopać, grzebać, szukać. Natomiast przypominam, że po prawej stronie macie różne kategorie. Między innymi ta ostatnia kategoria podwodne. Ja tam klikam. No i tam mam wszystkie podwodne tła. Wybieram sobie jakieś. OK, wczytało się. No to woda nalana. W ogóle już jakieś roślinki mamy. Jest już na bogato. Wracam do skryptów. Teraz trzeba wpuścić ryby do akwarium. Ryby to będą duszki. Więc kółko zatrzymuje działanie skryptu. Nie widziałam pytania Pauliny. Tak, obok flagi jest ten czerwony znaczek. Taki znaczek podobny do stopu. Więc tutaj zatrzymujemy. Jak będziemy mieć jakiś skrypt, to Paulina pokaże to jeszcze, żeby wszystko było jasne. Będziemy wybierać teraz duszki i te duszki to będą ryby. Klikam na tego skrzata, który symbolizuje nam bibliotekę duszków. Klik. No i tutaj, słuchajcie, nie wiem, czy już zaczęliście zajęcia ze Scratcha ze swoimi uczniami, czy nie. Natomiast ja zaczynałam dobrych parę lat temu. Ja nigdy nie zapomnę reakcji dzieci, kiedy pierwszy raz otwierają bibliotekę duszków. To jest jedno wielkie wow. Ile tego jest. Ale ja znowu wybiorę sobie kategorię podwodne. I tam mamy między innymi rybki. Mamy taką fioletowo-zieloną, mamy tą trzykolorową i mamy taką rybkę, którą uczeń mojej koleżanki Asi Szczecińskiej nazywa rybką z ospą. Wybierzemy sobie wszystkie trzy rybki. Zaraz sobie, OK. Klikam, daję OK. Scenę potrzebujecie widzieć, ja też. Wybieram drugiego duszka. Znowu podwodny, druga rybka, mam już dwie ryby. No i trzeci bohater, rybka. OK, mam trzy ryby. To nie jest zbyt humanitarne trzymać tak duże ryby w tak małym akwarium. Tak, Gosiu, oczywiście można wybrać więcej duszków,
Uczniowie zazwyczaj piszą, proszę pani, czy mogę wybrać jeszcze nurkę, rozgwiazdę? Tak, zdecydowanie. Więc jak masz pojemne akwarium, proszę bardzo. Natomiast według mnie troszeczkę te ryby są za duże do tego akwarium. Nie pamiętam, przepraszam, czy Krzysztof pokazywał wam czary mary związane z tym, jak zmniejszać duszki. Na wszelki wypadek powiem. Na szarym pasku u góry, obok stempelka, obok nożyczek, mamy też strzałki. Najpierw strzałki rozchodzące się na zewnątrz, a potem strzałki schodzące się do środka. I właśnie te strzałki odpowiadają za powiększanie i zmniejszanie postaci. Więc wybieram strzałki schodzące się do środka, klikam, kursor zamienił mi się właśnie w takie strzałeczki, najeżdżam na rybę, no i klikam. Uwaga, jeżeli te strzałki wyjadą już wam gdzieś poza tę rybę, to zobaczcie, ja znowu mam kursor. Ja teraz z tym nic nie zrobię, znowu muszę wybrać strzałki. Ok, ta żółta będzie malutka, fioletowa będzie tam trochę większa, rybka z ospą będzie taka. No dobrze. No i teraz tak, ja je sobie jakoś tam rozstawię. Dajmy na to, że tak je rozstawię. Czy ktoś widział akwarium, w którym ryby wiszą, unoszą się w jednym miejscu? No nie. Właśnie będziemy je wprowadzać teraz w ruch. Mam trzy ryby, ale zaznaczam tym niebieskim kwadratem pierwszą. No i zaczynam zastanawiać się, cóż to ona w zasadzie musi zrobić, żeby pływała. Jak wiemy, zaczynamy zazwyczaj od zielonej flagi. Więc ja sobie wyciągnę, kiedy kliknięto zieloną flagę. No i tak, wiem, że na pewno wybiorę coś z ruchu. Chcę, żeby ryba płynęła sobie w tę stronę. Macie jakiś pomysł? Co ja bym teraz mogła zrobić? Tylko uwaga, mi nie chodzi o to, że ona sobie przepłynęła z lewej strony na prawą, koniec. Ja chcę, żeby ona tak pływała i pływała i pływała. Tak długo, aż nie zatrzymam czerwonym znakiem. Cóż moglibyśmy zrobić? Znowu czekam na pomysły. Biedni moderatorzy czatu przy mnie. Dlatego, że tam wszystko pilnie muszą czytać i zawsze minus albo 10 kroków na brzegu odbij się. Płynie w prawo, odbija się. Tak, tak, to odbijanie jest ważne, dlatego, że no, nasze akwarium jest ograniczone. Krokodylek zawsze. Mhm, dobra, super, 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 bardzo wam dziękuję. Więc tak, powiedzieliście, że bierzemy krokodylka zawsze. Mhm. No to ja wezmę. Teraz trzeba się zastanowić, co do środka. I tutaj Jerzy miał taki pomysł, żeby dać przesuń. Jerzy, nie wiem, czy to jest napisane przesuń o minus 10 kroków, czy o 10 kroków. Zostawmy na razie tak. Czyli zawsze przesuń o 10 kroków i parę osób napisało, że jeżeli na brzegu odbij się. Dobra, dałam to do krokodylka. Włączam zieloną flagę. Moi drodzy, w ogóle ja pracuję z moimi uczniami tak, że my co rusz sprawdzamy kawałki skryptu. Ułożymy sobie raptem cztery klocki i sprawdzamy, jak to działa. Wydaje mi się, że wtedy łatwiej, szybciej wyłapać błąd, niż mieć skrypt na 20 bloczków. No i wtedy coś nie działa i tam lecimy po kolei i sprawdzamy. No więc okej. Okay. Klikam zieloną. Uwaga. Jest nieźle. Naprawdę jest nieźle. Ryba pływa jak szalona, tak? Pływa do góry brzuchem czasami. Wiemy, jak to zrobić już, żeby nie pływała w taki sposób. Jest całkiem fajnie. Marcin napisał, żeby ustawić styl obrotu po odbiciu. Mhm. To już dzisiaj było. Klikamy na I i zamiast tego okrągłego dajemy znowu lewo-prawo. Klikam zieloną, sprawdzam.
Ryba nie pływa do góry brzuchem. Jest fantastycznie. A tak jeszcze, żebyście zobaczyli, jaka to jest różnica, to pokażę wam, co się by działo, gdybym wybrała ten styl bez obrotu. Klikam teraz tą kropeczkę. Kropeczka, zielona flaga. No, ryba czasami płynie głową do przodu, a czasami ogonkiem. Nie o coś takiego nam chodzi, więc wracam do lewo-prawo. Dobra. Aneta napisała, żeby dodać czekaj 0,2, to może będzie wolniej. Tak, oczywiście. Można by tak było zrobić. Świetnie, Aneta, że pamiętasz, że te ułamki są, że ułamki są z kropką. Można by było tak zrobić. Ja zrobię dokładnie tak, jak napisałaś i zobaczymy, jak to działa. Klikam. OK. Ja widzę w tym malutkim okienku chyba to, w jaki sposób wy widzicie mój ekran i no nie jest to zbyt płynne, ale mam nadzieję, że jakoś dajemy radę. A czy wy macie jakiś inny pomysł, żeby nie było tego czekaj? Czy macie inny pomysł na to, żeby ta ryba tak nie pływała tak szybko? Dajmy na to, że ja to czekaj wyrzucę na chwilę, chociaż Aneta, pomysł jest całkiem niezły, pewnie. Co innego można byłoby zrobić? Michał, świetnie, że płynie. OK. A u ciebie jest płynny. Płynie program, dobra. Macie jakiś inny pomysł, żeby ryba tak no, nie latała jak oszalała, a żeby nie stosować klocka czekaj ileś tam sekund? Czekam na wasze propozycje. Więcej sekund. Czyli Marku, rozumiem, że znowu bierzemy klocek taki, tylko zamiast 0,2 wpisujemy tam na przykład 2 sekundy czy 1 sekunda. Wiecie co, ja jestem zdania, że wszystko trzeba przetestować. Ja tam wpiszę 2. No i patrzcie, co się dzieje. No, tak nie jest to zbyt płynne. Damy sobie może spokój z tak dużą wartością w czekaj. Teraz tak, należy ustawić prędkość, pisze Joanna. Robert pisze, mniej kroków jest wolniej. Joanna, wydaje mi się, że właśnie w tym miejscu, które ja teraz zaznaczam, to nam determinuje tę prędkość. Tak jak Robert napisał, w momencie, kiedy jest 10 kroków, no to płynie tak, a nie inaczej. Zmieńmy, dajmy na to na 4 i sprawdźmy. Klikam. Jest wolniejsza. OK. No o coś takiego chodziło. Teraz Arek jeszcze napisał, żeby użyć klocka leć przez ileś sekund. Rzeczywiście, mówiłam wcześniej o takim klocku. Ja go sobie gdzieś tutaj wyciągnę. No i dlaczego ten klocek tutaj prawie nie będzie pasował? Ano dlatego, że my w tym leć przez ileś sekund mamy wpisane konkretne wartości, prawda? I jeżeli ja to dam do zawsze, gdybym ja wyrzuciła, zaraz sobie to, gdybym ja wyrzuciła te dwa niebieskie klocki stąd i dała, że ma zawsze lecieć, wyciągnę je na chwilę, że ma zawsze lecieć do jakiejś tam wartości, no to popatrzcie, ta ryba pięknie przeleciałaby sobie do tego miejsca, ale potem by się już nie ruszyła, bo ona już w tym miejscu jest. No i tyle. I znowu wisiałaby w powietrzu. Ja to teraz włączę. Leci przez sekundę do tego miejsca, warunek jest spełniony. Koniec. Program dalej działa, a ryba się nie poruszy. Więc jest to... No, tutaj trzeba by było coś zmienić. I jestem okropnie niekonsekwentna, dlatego że mamy dzisiaj grzebać w tej szufladzie niebieskiej z ruchem, ale wydaje mi się, że moglibyśmy na chwileczkę zajrzeć do zielonej szuflady.
Takie mam wrażenie. Mam nadzieję, że Krzysztof nie będzie z tego powodu jakoś zły, że tak, taki bałagan mu zrobimy w szafie. Ale spodobał mi się ten pomysł Arka. Leć przez ileś do X-a, Y-ka. Moi drodzy, nie mogą tu być stałe wartości. To muszą być jakieś różne wartości. Więc jeżeli chcemy mieć rybkę trochę szaloną, a bywają takie szalone, to my czasami z moimi uczniami bierzemy z wyrażeń, z tych zielonych klocków, takich matematycznych dość mocno, bierzemy losuj, losuj i wkładamy w miejsce X-a, zaraz muszę zmniejszyć bloczki, wkładamy w miejsce X-a i wkładamy w miejsce Y-ka. I teraz tak, wiedząc, jakie wymiary ma scena, my moglibyśmy tutaj ograniczyć tą losowość, tak żeby ona nie poleciała gdzieś poza scenę. Od razu mówię, to jest rozwiązanie, natomiast nie do końca dobre, dlatego że ryba, jak sami zobaczycie, będzie troszkę szalona, ale spróbujmy coś takiego zrobić. Tylko ja mam, moi drodzy, pytanie, co ja mam wpisać w miejsce tych jedynek i w miejsce dziesiątek? Znowu czekam na wasze odpowiedzi. Najpierw interesuje mnie X. Co mam wpisać w tę jedynkę i w tę dziesiątkę przy X-ie? Czekam na pomysły. Żeby ona się mieściła na scenie. Jakie tam wartości mogą być? No pewnie. Pewnie, Piotr. Od minus 240 do 240. Czyli takie, jakie x-y ma ta scena, prawda? Minus 240. No zaraz, wyłączę program. Od minus 240 do 240. Zapewne czujecie już, jakie będą wartości przy y-kach, prawda? Od minus 180. Minus 180 do 180. Żeby ta ryba nie wariowała w sposób taki no, zupełnie szybki, no to zmieniam, że zamiast sekundy niech to będzie 5 sekund. I ta ryba teraz będzie pływała po akwarium, tylko w obrębie tego akwarium. Tylko sami zobaczycie, że troszeczkę nie o to nam chodzi i ryba no, troszkę zwariowała, może jaka jest zestresowana. Włączam zieloną flagę. No i ona przez 5 sekund, żółwia z niej zrobiłam takiego wolnego. No ale widzicie, ona sobie gdzieś tam płynie, tylko że później płynie w inne miejsce, bo program wylosował inny X i Y. I ona płynie, nie, to 5 sekund to jest takie, że ja tutaj usnę przy tej rybie. Dam jednak sekundę. Ok, ciach. Popatrzcie, pływa, pływa. Natomiast w taki sposób troszeczkę niekontrolowany, ryby tak nie pływają w akwarium po prostu. Więc tutaj niekoniecznie się to będzie nadawać. Moi uczniowie czasami używają takiej konstrukcji. Już, Jola, już to. Uczniowie czasami używają takiej konstrukcji leć przez sekundę od minus 240, 240, minus 180, 180. W momencie, kiedy tworzą jakieś projekty, na przykład z motylami. No i te motyle wtedy bez ładu i składu, prawda, po całej łące sobie fruwają. Wydaje mi się to całkiem w porządku. Ja się też wtedy bardzo cieszę, że oni tak ćwiczą sprawę współrzędnych i tę losowość. Natomiast przy rybie damy sobie chyba z tym spokój. Dla mnie bardzo istotne jest to, żeby się dowiedzieć od was, czy to, co się jak na razie zadziało w tym naszym akwarium, czyli dwie opcje. Pierwsza opcja to ta opcja. Ryba grzecznie, porządnie pływa. I druga opcja zaproponowana przez uczestnika webinaru, leć przez. Czy to jest dla was jak na razie jasne? Czy możemy iść dalej? I czy mam coś może powtórzyć? Jaśniutkie, bardzo się cieszę. Okej. Okay. Dobra.
Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, to naprawdę śmiało zadawajcie, będziemy rozwiązywać. Wyrzucam obecnie ten procedur leć przez sekundę, ryba będzie grzecznie pływać. No i ja znowu... i ktoś pytał, jakaś dziewczyna pytała niedawno na czacie, do czego służy ten czerwony znaczek. Rybka na razie cały czas pływa. Po pierwsze, jak pracujemy przez na przykład 45 minut nad projektem, to już czasami po prostu oczy są zmęczone tym ciągle przesuwającym się obiektem, więc dajmy rybie chwilę spokoju i w momencie, kiedy kliknę czerwony znak, no to ona się zatrzyma. To też jest ważne, dlatego że uczniowie wprowadzają zmiany w skrypcie, dodają jakieś klocki w momencie, kiedy duszek, bohater się porusza, coś robi. No i wtedy czasami to nie działa i krzyczą od razu, że proszę pani, no ale przecież ja to dałem, a ta ryba tego nie widzi. No nie widzi, dlatego że trzeba ją zatrzymać czerwonym znaczkiem i jeszcze raz odpalić zieloną flagą. Zaraz, chciałabym przeczytać komentarz Kasi. Aniu, a jeśli dasz dwie komendy, tą co masz plus leć przez. Kasia, jeśli dobrze cię zrozumiałam, to chodzi ci o to, żeby tak, zawsze rybka najpierw się przesuwała o 4 kroki, sprawdzała, czy jest na brzegu. Jeżeli jest na brzegu, to się odbija. Jeżeli nie jest na brzegu, no to znowu płynie dalej o 4 kroki. I do tego leć przez ileś tam do losowych x-ów, y-ków. Kasia, gdybyś mogła tylko napisać, czy ja cię dobrze zrozumiałam, to już będę odpowiadać. Osobno dwie komendy, czyli co? Jeden skrypt, pod jedną zieloną flagą to, co mam, a pod drugą zieloną flagą leć przez, tak? Znowu czekam na Kasię. Czy o to chodzi? Tak, okej. No dobrze. Słuchajcie, próbujemy bardzo szybko. Nie to. Leć przez. No i ta losowość, tu i tu. Czy to ma prawo zadziałać? Bardzo chętnie poznam wasze zdanie. Co wy o tym myślicie? Ja jednocześnie będę układać. Ja jestem zła pani, dlatego że moi uczniowie też mnie bardzo często tak pytają, już pani, a to może być, a tak może być. I ja ciągle mówię, no sprawdźmy, więc teraz też sprawdzamy. Mamy dwa skrypty. Ok. Zaraz widzę. Tak już uczestnicy piszą, nie zadziała. Jedno wyklucza drugie. Zdecydowanie. Jeszcze damy to do zawsze. To. Nie, tak? Tak. Dzięki, Arek, za czujność. Jakiż ja tu mam mały ten obszar roboczy. O, a właśnie, nie wiem, czy jeszcze znacie taki myk. Teraz nie mamy dużo skryptów na tym obszarze roboczym, ale będziecie zapewne tworzyć takie projekty, albo wasi uczniowie będą takie projekty tworzyć, gdzie skryptów będzie co niemiara. No i teraz jak sobie ten obszar roboczy poszerzyć? Moi drodzy, tam, gdzie macie prawy dolny róg sceny, ja teraz kursorem tam najeżdżam, ale nie wiem, czy to widać. Tam jest taki trójkącik szary przy tej wartości XY. I kiedy ja kliknę tam, to scena mi się zmniejsza, natomiast poszerza się ten obszar roboczy. Także takie coś może się też przydać czasami. No i tak, mają rację ci wszyscy, którzy piszą, że biedna rybka się pogubi, dlatego że te dwa skrypty się wykluczają. Obydwa mają działać pod zieloną flagą, czyli klikam zieloną i to ma się dziać. Natomiast program głupieje. Co on ma robić? Czy on ma lecieć przez sekundę do wylosowanego X, Y? Czy on ma się przesuwać ładnie o 4 kroki? To się wyklucza. I dlatego też to jest no niemożliwe. O
Oczywiście moglibyśmy, uwaga, kolejna modyfikacja, moglibyśmy sobie tak na bogato zrobić program. Powiedzieć tak, jak kliknę zieloną, to będzie wykonywał to. A dajmy na to, jak kliknę spację, to będzie wykonywał to leć przez sekundę do tego x, y. Takie coś jest możliwe, ale wtedy wymienimy sobie tę zieloną flagę na inny początek. Na ten początek, kiedy klawisz spacja naciśnięty. I wtedy to ma prawo zadziałać, rybka będzie pływała normalnie, po czym ja w pewnym momencie kliknę spację, no i ona zacznie tam wariować z tymi wylosowanymi x-ami i y-kami. Małgorzata, jakby wrzucić obie te komendy do jednej pętli i dodać pomiędzy obie komendy czekaj przez jedną sekundę. Gosia, próbujemy. Mamy jeszcze czas. Jeśli cię dobrze zrozumiałam, to tak, ma być przesuń o cztery kroki. Jeżeli żeby odbij się, potem czekaj, a potem tak. Gosia, czy mogłabyś się odezwać, czy o to ci chodziło? Tak, dobra. No to uwaga, zwiększyłam scenę. Wiesz co, ten program działa. To wszystko, co tutaj napisaliśmy, działa, ale jak to działa? Już mówię. Rybka przesuwa się raptem o cztery kroki. Pamiętajcie, że skrypty w Scratchu czytamy od góry do dołu. No więc odpalamy zieloną flagę. Rybka co robi? Cztery kroki. Już wiemy, że cztery kroki w Scratchu to tyle, co nic. Cztery kroki. Sprawdza, czy jest na brzegu. Nie, nie jest na brzegu. Czeka sekundę, po czym program jej losuje jakiś XY, ona fru, leci tam. I z tamtego miejsca robi tyle, co nic, czyli cztery kroki. Sprawdza, czy jest na brzegu, czeka sekundę i znowu leci gdzieś indziej. No nie wygląda to dobrze. I w zasadzie giną gdzieś te cztery kroki. Niewiele ich widać. No ja tutaj no, zauważam, że ona rzeczywiście najpierw robi takie pyk malutkie i dopiero gdzieś tam leci. Natomiast no, ryby tak nie pływają. Damy chyba sobie spokój z tym. Damy sobie spokój z tym leć przez. Leć przez nie bardzo nadaje się do pętli. Raczej jednorazowe rozwiązanie do przesunięcia nóżka po ekranie w sposób animowany. Tak, oczywiście, jeżeli zgadzam się z tobą. Ja jeszcze może dopowiem o tych motylach. Wyobraźcie sobie tło, na którym są trzy kwiaty. Jest w Scratchu takie tło. Trzy kwiaty w trzech miejscach. Dodajecie motyla. I niech będzie tak, że po kliknięciu zielonej flagi motyl zaczyna jakiegoś x-a, y-ka, który jest na pierwszym kwiatku. Ustawiamy sobie motyla na pierwszym kwiatku. Dajemy do tego iść do x, y. I teraz chcemy, żeby to była bardzo prosta animacja, kiedy motyl przeleci pięknie z pierwszego kwiatka na drugi i z drugiego na trzeci. To w tym momencie takie leci do jest idealne. Jeżeli starczy nam czasu, a wydaje mi się, że starczy, to możemy spróbować coś takiego zrobić, ale na razie zajmijmy się rybami. Wyrzucam leć przez. Już nie będę do niego wracać. No to, drodzy moi, czy ryba flirtowo zielona według was ładnie pływa? Czy pływa tak jak... A, przepraszam, wyrzucam też, to czekaj. Dobra. Czy ona dobrze pływa? Chociaż ona to w ogóle zaraz, słuchajcie, ona już teraz robi tak, że muszę sprawdzić, gdzie ma... O, popatrzcie. Dam jej środek. Rzeczywiście tak mocno na środeczku. OK. Czy wam się podoba, jak ta ryba pływa? Pytam akwarystów, czy tak ryby pływają? Czy tak to wygląda? No tak, Tarek pisze, że nie. A Basi się znowu podoba. No, bardzo się cieszę, że się Basi podoba. Ja to jestem jakaś trochę czepialska. Bo mnie się nie podoba, że ta ryba pływa tak po prostu. Nie do końca. No, nie do końca. Ja nie mam w domu akwarium, ale mam akwarium w szkole. I te nasze głupiki nigdy nie pływają tak prosto. One się tak obracają, nie? Tak sobie pływają w tej i we w tej.
związku z tym zróbmy teraz tak, żeby ta ryba też nie pływała po prostej. Przejdźmy do kategorii ruch. No i tam są klocki odpowiedzialne za obrót. To jest klocek drugi i trzeci. Obróć w prawo lub w lewo o ileś tam stopni. No i wyciągnę sobie teraz ten klocek i dam go do krokodylka zawsze. Mam na przykład tutaj, jest wpisane 15 stopni. Wszelkie te takie białe pola, białe dziury, oczywiście można zmieniać te wartości liczbowe, ale zacznijmy od 15 stopni, czyli co ta ryba będzie robić? Będzie. Przesunie się o 4 kroki, trochę się obróci o te 15 stopni, sprawdzi, czy jest na brzegu. Jeżeli jest na brzegu, odbije się. Jeżeli nie jest na brzegu, znowu wracamy do góry, przesunie się o 4 kroki, obróci się troszeczkę, sprawdzi, czy jest na brzegu i tak w koło Macieja. Sprawdzamy, jak to działa. Klikam. Wow, wow. Dookoła. Dookoła. Tak to właśnie bywa. Te stopnie nie są dobre. No i moi drodzy, uczniowie mnie pytają, no to co ja mam tam wpisać? Nie wiem, co masz wpisać. Sprawdź. Wpisz 1 i sprawdź, jak działa. Wpisz 2 i sprawdź, jak działa. Metodą prób i błędów niech dochodzą do tego, jaka wartość jest dobra. Do tego każdy ma inne gusta. Może komuś podoba się taka obracająca się rybka. Niech tak zostanie. To mnie się nie podoba, więc ja też metodą prób i błędów ja wpiszę sobie, co tu sobie wpiszę. 4. I zobaczymy. Ciach. O, no to już całkiem nieźle. To już całkiem nieźle. A wpiszę 2. Usia losową wartość. A z jakiego zakresu, Usia? No, elegancko przy tych 2 stopniach. Justyna jest zdania, żeby dać więcej kroków. Proszę bardzo, też można dać więcej kroków. Rzeczywiście, tak. Usia, twój pomysł jest mrożący krew w żyłach. Te stopnie, ta ryba już będzie wariować tak, że nie da się. Chyba, że zakres damy niski, jakiś taki, te widełki damy małe. No dobrze, pięknie ta ryba teraz działa i zwróćcie uwagę, kiedy ona dotyka brzegu, ona rzeczywiście się odbija i płynie w inną stronę. Także działa bardzo ładnie. Dobrze. Pozostałe ryby będą w zasadzie podobnie pływać. Będą podobnie pływać. No i scratch jest taki przyjemny i miły, że nie musimy tego skryptu ustawiać w rybce 2 i w rybce 3, tylko my możemy przerzucić ten skrypt z rybki 1 do 2 pozostałych, jeżeli mają działać w sposób analogiczny. Jak to zrobić? Klikam lewym przyciskiem myszy na ten skrypt i trzymam ten przycisk. Trzymam, mogę sobie nim teraz jeździć. I teraz tak. Ja przejeżdżam tym skryptem do Fish 2. Tylko uwaga, ja muszę mieć kursor konkretnie nad Fish 2, a nie gdzieś tam obok. Ryba galowka. Dobra. No i tak. Najeżdżam na tę rybę, na Fish 2. Puszczam. I teraz tak. Zwróćcie uwagę. Ja dalej jestem w Fish 1, bo ona jest zaznaczona tutaj na niebiesko. Więc Fish 1 ma swój skrypt. Przechodzę do tej rybki zielono-żółto-niebieskiej. Klik. I ona też już to ma. No to teraz jeszcze tylko idziemy do rybki z ospą. Klik. I ta rybka też to już potrafi pływać. Chociaż będziemy musieli jeszcze troszeczkę pozmieniać. Ale to za moment. Uważajcie na jedno. Uważajcie na jedno, bo to naprawdę boli, boli nas, boli uczniów. Słuchajcie, czasami jest tak, że dziecko chwyci skrypt tym lewym przyciskiem myszy. I leci nad te rybki i jest, uwaga, w tym miejscu, w tym środkowym panelu, tam gdzie są klocki, no i nie wiem, paluszek się jakoś omsknie i puści. I
wszystko kasuje z tej rybki. I ja to teraz też skasowałam, natomiast to za żaden ból, dlatego że dwie pozostałe ryby już to mają, więc ja sobie przerzucę to za moment. Natomiast gdyby mi się coś takiego zdarzyło w momencie, kiedy mam zaprogramowaną tylko pierwszą rybę, no to ja ustawiam wszystko od początku. Więc na to trzeba bardzo uważać. Wracam sobie do innej rybki i przerzucam znowu do ryby z ospą. Okej, dobra. Teraz tak, każda ryba powinna już pływać. Ja włączę program i zobaczę, jak to działa. Pokazywałam Wam przed chwilą, gdzie zmniejszać scenę, żeby mieć większą przestrzeń tą roboczą. Jeszcze raz przypominam, trójkąt w prawym dolnym rogu sceny, klik, ok. Natomiast czasami jest tak, że chcielibyśmy zobaczyć tylko i wyłącznie scenę, a nie to wnętrze, nie klocki, nie bloczki. I do tego służy coś, co jest w zasadzie poprzekątnej. Być może Krzysztof o tym mówił, ale nigdy dość. Chodzi mi o ten taki prostokąt w ramce. Jeżeli ja tam kliknę, jeszcze sobie, widzicie, ja mam teraz na całym ekranie, mam tylko i wyłącznie scenę. Takie rzeczy ładnie wyglądają, nie wiem, jak dzieci czasami mają jakieś prezentacje, mają jakieś stoiska z komputerem i tam chcą zaprezentować swój program skreczowy, no to właśnie maksymalizują sobie tę scenę, po to, żeby odwiedzający widzieli tylko efekt ich pracy, a nie cały skrypt. Jak wracamy do tego początkowego ustawienia, znowu klikając w ten lewy górny róg, klik, jestem znowu tak. No dobrze, klikam zieloną flagę i sprawdzam, jak to działa. Ja tutaj mam wesołą grupę, która jest zdania, że można by było dawać tam losowość, jeśli chodzi o stopnie odwracania. Kasia zaproponowała rybkę galopkę. W związku z tym w zasadzie nam się to podoba. Nam się to podoba, ale dobrze by było, żeby te dwie pozostałe ryby nie kręciły się w kółko. Świetnie, Beata, wykombinowałaś. Trzeba oczywiście znowu zmienić styl obrotu. Nawet nie tyle kierunek, co styl obrotu, co trzymuje. Widzicie, jak teraz jak te trzy ryby tak pływają. Wyobraźcie sobie, że siedzicie nad takim skryptem przez pół godziny i te ryby tylko krążą i krążą. Właśnie do tego służy ten czerwony klocek, żeby sobie, czy ten czerwony znak stopu, żeby sobie to zatrzymać. Ok. No i przechodzę do dwóch pozostałych ryb. Zaznaczam literkę i klikam na tę literkę i. I znowu style obrotów na prawo, lewo. I tak samo w Fish 2. Prawo, lewo. Ok. No i teraz będą już zapewne lepiej pływać. I czy oni są jak te rybki, ale ze stylem obrotu dookoła? Obawiam się, że tak. Moi są. Dobra. No piękne, mam akwarium, naprawdę eleganckie. Niczego sobie, ryby pływają. A teraz słuchajcie, żeby te ryby, bo to są trzy różne gatunki ryb, no spójrzmy prawdzie w oczy. To żeby to nie było tak, że wszystkie pływają tak samo szybko, odwracają się podobnie, no to moglibyśmy jeszcze w rybce drugiej, w rybce trzeciej troszeczkę pozmieniać wartości liczbowe, prawda? Dajmy na to, że rybka trzecia będzie rybką bardzo szybką. Zamiast czterech kroków damy jej aż 8. Możemy jej zmienić stopnie. Damy jej 4 stopnie. Rybka z ospą, jako rybka troszeczkę niedomagająca, będzie rybką powolną. 2 kroki. Obroty zostawmy takie, zobaczmy, jak to działa. Wow, no, widać różnicę. I teraz wydaje mi się, że to nasze skreczowe akwarium przypomina rzeczywiście takie akwarium realne, prawdziwe. Ok. No pięknie mamy. Pięknie mamy. Dobrze. Słuchajcie, jeśli chodzi o... zaraz. Czy można zapisać to stworzymy i uruchomić jako wygaszacz ekranu?
Czy to można uruchomić jako wygaszacz ekranu? Może Asia jest w stanie, albo Krzysztof. Nie wiem, czy Krzysztof jeszcze jest z nami, czy już jest zapoznaniem, bo zapoznaniem internet już jest zły. Nie próbowałam czegoś takiego. Wiem, że można to koniec końców zapisać jako exe, ale czy to? Nie próbowałam, ale to dobry problem. No, zastanowimy się nad tym. Zapytamy innych na grupie, czy ktoś ma takie doświadczenia. Tak, jako exe, dokładnie. No dobrze. Krzysztof, ty nadal jesteś. Czy ty jesteś już zapoznaniem? Powiedz nam, proszę. Zapoznaniem jest internet. Dlaczego ja nie jeszcze do poznania? Niesamowite. Dobrze, moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o odpadasz powoli. Okej, ale jest apanaski, więc wiesz, damy radę. Słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o ten, o to akwarium i o ruch. Ja od razu powiem, że mamy taki scenariusz związany z akwarium w naszych materiałach na wiki.mistrzowiekodowania.pl. I rzeczywiście w taki sposób programujemy rybki. Powiem tylko tyle, że koniec końców wprowadzamy jeszcze rekina. Rekina jako czwartego duszka, który porusza się dokładnie tak samo jak te ryby, ale jeszcze robi coś takiego, że kiedy spotka się z rybą, to wtedy ją pożera. Takie rzeczy do sprawdzenia na naszej stronie, naszej Wikipedii. To jest bardzo proste. Agnieszko, droga, bardzo cię proszę, żebyś. Monika, mówiłaś o tym, żeby był rekin? Ogólnie to strona jest taka. Dokładnie. wikimistrzowiekodowania.pl. No i tam między innymi jest ta opcja z rekinem. Chociaż zostało nam jeszcze trochę czasu. To nie było w planach. Ale chodźcie, damy tego rekina, co? Dajmy go. Niech zje. Co tam? Dobra. Czekam na pięć osób, które są za tym, żebyśmy dali rekina. Jak będzie piątka, to działamy. Jeden, dwa, trzy, cztery i pięć. Okej, wstawiamy rekina. Krzysztof, wydaje mi się, że zupełnie rozburzam ci wszystko to, co chciałeś zrobić z tą grupą, ale co to za projekt bez rekina? Trzeba troszeczkę grozy tutaj wprowadzić. No to szybciutko, ludzie drodzy, mamy 15 minut. Klikam na bibliotekę duszków. Daję podwodny. No i mam rekina. Jest szark. Ok. Jest rekin, świetnie. Teraz tak. Jeśli chodzi o pływanie. O, co to za akwarium bez rekina? Właśnie Robert. W każdym akwarium jest rekin. Jeśli chodzi o rekina, to czy on będzie pływał jakoś zasadniczo inaczej? No raczej nie, prawda? On będzie się poruszał podobnie jak te ryby. W związku z tym, jako że mamy mało czasu, to przerzucam sobie skrypt. No może nie tej kropkowanej, tej fiszki pierwszej. Przerzucam sobie do rekina, przypominam, lewym lecę nad rekina, centralnie nad rekinem, upuszczam, no i rekin ma już ten skrypt. Oczywiście pamiętamy o tym, żeby rekin nie kręcił się jak głupi w kółko, więc przy literce i zaznaczamy styl obrotów lewo, prawo. Dobra. Tak, Joasiu, jest możliwość stworzenia, narysowania swojej postaci, jest możliwość wczytania tej postaci z pliku. Za chwilkę o tym powiem. Sprawdzę tylko, czy rekin pływa. Ciach. No, no pływa, pływa. Co by miał nie pływać? Dobra. Teraz tak.
Teraz tak, Asia, odpowiadam na twoje pytanie. Ja używam cały czas tego pierwszego, mam nadzieję, że to widać, tego pierwszego, tej pierwszej ikonki, czyli chodzi o tego skrzata i to jest odesłanie do Biblioteki Duszków. Natomiast gdybyśmy przejechali sobie dalej, to mamy jeszcze takie możliwości jak narysowanie swojego duszka, jak wczytanie go z jakiegoś pliku zapisanego na komputerze, albo zrobienie też zdjęcia. Dzieci uwielbiają tę ostatnią opcję, dlatego że na przykład no, robią sobie zdjęcie, prawda? I nagle jeszcze je potem jakoś obrabiają i nagle się okazuje, że projekt skreczowy ma duszka, który wygląda dokładnie jak uczeń jeden lub drugi. Dobra, mamy rekina. No i teraz tak, powiedzieliśmy sobie, że kiedy ten rekin spotka się z rybką, no to wtedy ją pożre. Moi drodzy, od razu mówię, nie mamy w skreczu klocka zjedz. Nie mamy takiego, no niestety. Natomiast mamy troszeczkę inne. I tutaj już nie będziemy korzystać z ruchu, a będziemy korzystać z wyglądu. Wy już korzystaliście z wyglądu ostatnio, kiedy tam przedstawiały się postaci. A w ogóle, słuchajcie, ja widziałam wasze projekty, te wasze wizytówki i byliśmy z Krzysztofem pod niesamowitym wrażeniem, jak pięknie to wygląda i ile tych wizytówek jest. Ja to wczoraj oglądałam i zrobiliście zupełne czary-mary, także gratuluję, naprawdę gratuluję. Świetne. No dobrze, i słuchajcie, tutaj są takie klocki, jak pokaż i ukryj. I właśnie tych klocków będziemy teraz używać, dlatego że no, nie ma zjedz, ale w pewnym momencie rybki się będą ukrywać. Tylko zastanówmy się teraz dokładnie. Uczniom się to miesza. Zastanówmy się dokładnie, czy my dodamy coś do skryptu rekina, czy my dodamy coś do skryptu rybek. I tutaj jest jedno zasadnicze pytanie. Kto ma się ukryć? Kto ma się ukryć? No ryby się mają ukryć i dlatego też, tak, rybka musi się ukryć i dlatego też, słuchajcie, my będziemy teraz modyfikować te trzy skrypty każdej ryby. Znaczy trzy skrypty tych trzech ryb. Przeklikałam się na rybkę pierwszą. Na razie jest przesunię cztery kroki, obróć o ileś stopni, jeżeli na brzegu odbij się. A teraz my mamy jej powiedzieć, że ona się ma ukryć. Tylko popatrzcie, gdybym ja jej tutaj dała ukryj, to ona by zawsze się ukrywała. To jest bez sensu, bo to nie chodzi o to, żeby ona wiecznie była ukryta. Ona jest ukryta tylko w pewnej sytuacji. Kiedy ona jest ukryta? Ano wtedy, kiedy spotyka się z rekinem. Mhm, dokładnie, kiedy rekin dotyka ukryj. No to tak, oj, jak my tutaj grzebiemy w tych szufladach. Słuchajcie, przechodzę do kontroli i tam jest krokodylek. Jeżeli coś tamto, jest taki krokodyl. Ja go wyciągam sobie na razie zupełnie, nie daję go do zawsze, wyciągam gdzieś tam. Okay? No i tak, my chcemy jej powiedzieć, że on ma w pewnej sytuacji się ukryć, więc do paszczy krokodyla daje ukryj. Natomiast mam pytanie, co my mamy dać tutaj, do tej luki, jeżeli co, to ukryj. Agnieszka już to napisał, tak, i Marek, jeżeli dotyka rekina, to wtedy ma się ukryć. Cudownie, grupo, grupa nie jest początkująca. Słuchajcie, w czujnikach mamy pierwszy klocek, dotyka i z listy rozwijalnej wybieramy szarka, rekina wybieramy. I teraz ja to czytam tak, jeżeli dotknę rekina, to mam się ukryć. Słuchajcie, nie da się niczego dać pod zawsze. Popatrzcie, zawsze jest tak skonstruowane, tak zbudowane, że my już tutaj niczego nie damy. Ona zawsze, kiedy dotyka rekina, ma się ukrywać, więc ja daję to tutaj, do środka paszczy. Jeżeli dotykam rekina, to ukryj. No i teraz tak,
Pomimo tego, że już była jedna taka odpowiedź, to ja chcę zwrócić Waszą uwagę na pewną sytuację. Obserwujcie tę rybkę fioletowo-zieloną. Bardzo Ci dziękuję, Agnieszko, jest mi bardzo miło. Obserwujcie ją, proszę. Je. Pięknie. On dotknął tej ryby, ona zniknęła. Ja zamykam program, dajmy na to, daję czerwony znaczek i znowu odpalam program. Klik. I gdzie jest nasza ryba? Ano ryba, że tak powiem, jest dalej w brzuchu tego rekina. Dokładnie. Madzia, pięknie. Jest parę takich klocków w skreczu, które chodzą parami. O, które chodzą parami. I słuchajcie, jeżeli gdzieś w skrypcie użyliście ukryj, to gdzieś musicie dać pokaż, bo inaczej to nie zadziała. To zadziała tylko raz dobrze, ale później już niestety nie. Więc tak, dokładnie, ona się ma pokazywać zaraz po kliknięciu zielonej. Więc tutaj dajemy. Pierwsze, co ona zrobi, to się pokaże, potem będzie płynąć, no i zawsze jak dotknie rekina, to się ukryje. Okay. Po połknięciu ryby niech się powiększy, mówi Jola. Rozumiem, że chodzi o rekina, tak? Ma się powiększyć, tam rośnie mu brzuch. Nie wiem, czy będziemy mieć na to czas, ale no zobaczymy. Tak, Jola, o to chodziło. Słuchajcie, dokładnie tak samo musimy zmodyfikować skrypty pozostałych dwóch ryb. Czyli musimy dodać ten fragment i to pokaż. Więc znowu ja sobie przejeżdżam tym fragmentem na rybkę drugą i na rybkę trzecią. I jak mam zajęcie z maluszkami, to maluszki tak, klikają na rybkę drugą. A, teraz to nawet dobrze mi wyszło. To ja powiem Wam, o co mi chodzi. Czasami jak tak przerzucam te skrypty, jak oni przerzucają te skrypty, to czasami robi się coś takiego. Nie. To co, czasami robi się takie coś. Dajmy na to. Mam nadzieję, że to teraz widzicie. No i taki brzdąc woła, proszę Pani, ja tego nie mam. Nie widzi za bardzo tego. To są te skrypty, tylko one leżą na sobie. Trzeba po prostu je wziąć. Dobra, wkładam to zawsze. Daję to pokaż na początek. Tak samo robię z rybką drugą. Daję pokaż. OK. No i teraz już to zadziała. Haps nie. OK, daję czerwony znak, zieloną flagę i te ryby znowu są. O to chodziło. Dobra. Słuchajcie, macie świetne pomysły. Po pierwsze, rekin mógłby przytyć. Mógłby. Druga sprawa, Gosia pisze, że dodajmy też w skrypcie rekina, aby po połknięciu ryby powiedział mniam. Świetny pomysł. Moglibyśmy tutaj dodać coś takiego, że jeżeli dotyka rybki pierwszej lub rybki drugiej lub rybki trzeciej, to ma powiedzieć mniam przez 2 sekundy. Super sprawa. Jerzy, rekin ma animację otwierania paszczy przy kontakcie z rybą, niech otwiera i po chwili zamyka. I zostało nam 7 minut i wiecie co, chyba właśnie pójdziemy może tym tropem, chociaż też mi się te pozostałe pomysły bardzo podobają. No taki projekt można modyfikować naprawdę długi czas. Agnieszko, takie rzeczy, wydaje mi się, że Krzysztof ma zamiar Wam też prezentować na kolejnym webinarze, więc chyba nie będę go teraz ubiegać, szczególnie, że zależy nam na tym, żeby wprowadzić tego rekina jeszcze, żeby go zanimować, tak jak napisał Jerzy. Mam nadzieję, że zdążę. Słuchajcie, czy jest klawisz albo skrót cofnij? Ojejku, ile tu jest pytań. Wiecie co, wszystko zależy od tego, czy pracujecie online, czy offline. A czy pracujecie na tej stronie Scratch.edu, czy tak jak ja teraz na offline. Natomiast bywa, że chyba w edytuj, chyba na online. I to też tylko w niektórych wersjach. Mam nadzieję, Asia, że ty też masz podobne doświadczenie, że czasami jest cofnij. Dzisiaj na przykład na konferencji mieliśmy taką sytuację, że jedno dziecko usunęło skrypt, było cofnij, tak. Natomiast bardzo rzadko się tak zdarza i to jest ból, kiedy się usunie przez przypadek skrypt, wyrzucając go tutaj, więc tutaj no, uważajmy. Dobra, zróbmy tak, żeby rekin kłapał paszczą.
Otóż, mając zaznaczonego rekina, przechodzę do kostiumów i zwróćcie proszę teraz uwagę na to, że ten rekin ma trzy kostiumy. Paszcza zamknięta, paszcza otwarta i rekin, który chyba zjadł za dużo i wygląda nie najlepiej. Ja chciałabym, żeby ten rekin pływał i tak sobie hapał. W związku z tym dam sobie spokój z trzecim kostiumem. No on nie będzie mi teraz potrzebny. Więc jeżeli wiem, że w projekcie on nie jest mi potrzebny, to ja go mogę usunąć. Zaznaczam ten trzeci kostium, daję X. Mam już tylko dwa kostiumy z zamkniętą i z otwartą paszczą. One ładnie są poukładane. Pierwszy, drugi. Przechodzę do skryptów i teraz tak. Chcę, żeby ten rekin zmieniał kostium, żeby po pierwszym szedł drugi kostium, a po drugim szedł pierwszy kostium. I tak ciągle. Z mojego doświadczenia wynika, że sprawy związane ze zmianą kostiumów świetnie jest rozwiązywać osobnym skryptem. Przypominam jeszcze raz, Scratch czyta klocki po kolei. Jeżeli my, dajmy na to, w tym miejscu po zielonej fladze, a przed krokodylem zawsze, jeżeli byśmy tutaj dali te klocki z wyglądu dotyczące zmiany kostiumu, to on by tak, najpierw zmienił kostium, potem przesunął o cztery kroki, obrócił, sprawdził, czy na brzegu i dopiero znowu zmieniał kostium. I to trwa i trwa i nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Dlatego też jeden skrypt niech będzie odpowiedzialny za ruch, a drugi skrypt niech będzie odpowiedzialny za kostium. I Aneta ma pomysł, że jak dotyka rybki, żeby zmieniał kostium. Jest taka możliwość. Natomiast on tych rybek będzie dotykał raptem trzy razy. Chciałabym pokazać wam, chciałabym tak unaocznić, jak on pięknie tą paszczą kłapie. Dlatego proponuję, żebyśmy na około 3 minuty, obiecałam wam, że skończymy w pół, żebyśmy na potrzeby teraz tych 3 minut zrobili coś takiego, że ten rekin będzie sobie kłapał, aż coś mu tam wpadnie do tego pyska. Kiedy kliknięto zieloną, no i teraz bierzemy z wyglądu. Zwróćcie uwagę, są dwa klocki odpowiedzialne za kostium. Jeden to jest klocek zmień kostium na, a drugi to jest klocek następny kostium. I obydwa są fajne, tylko że wykorzystywane w różnych sytuacjach. Jak ja rozwinę sobie tę listę ze zmień kostium na, to tam pojawią mi się wszystkie kostiumy dostępne. No więc, wiecie, możemy to zrobić tak. Kiedy kliknięto zieloną, zmień kostium na Shark B, to jest ta paszcza rozdziawiona. Dobrze, Waldku, dobrze, ja to bardzo rozumiem, bardzo, tak. Po czym zmienia kostium na Shark A i tak dalej. Więc moglibyśmy to załatwić tym zmień kostium na kostium konkretny. Tylko że wtedy musielibyśmy, moi drodzy, użyć dwóch takich, bo patrzcie, musielibyśmy zrobić. Najpierw zmień kostium na Shark A. Zamknięty byś. Zmień kostium na Shark B. Rozdziawiony. No i to by musiało być zawsze. A do tego, żeby to tak bardzo szybko po sobie nie następowało, to pewno musielibyśmy to jakoś spowolnić. Tu mam dwa klocki. To nie jest złe. I kiedy moje dzieci proponują takie rozwiązanie, mówię, dobrze, idź w to, oczywiście, próbuj. Ale jeżeli my mamy raptem dwa kostiumy i one w kółko mają się powtarzać, to równie dobrze możemy dać ten następny kostium. Teraz tak, moi drodzy, czy ja to mogę tutaj dołączyć i sprawa jest rozwiązana? Czekaj, okej, daję czekaj. Arku, proszę bardzo, czekaj. Sekundę to okropnie długo, dam ułamek, niech to będzie 0.2. Pętla musi być zawsze. Tak, on tylko raz by zmienił ten kostium i tyle. Natomiast ja to muszę włożyć do zawsze. Czyli on tak, zmieni na następny kostium, bez względu na to, czy jest A czy B. Poczeka i no i tak będzie w kółko. Próbujemy.
Bardzo dziękuję, Izo. Jesteście niesamowicie mili. Popatrzcie. No, tak, kłapie paszczą. Niektórym dzieciom się nie podoba troszeczkę to, chociaż wydaje mi się, że częściej to słyszę chyba na szkoleniach nauczycieli. Bo wiecie, czasami to jest tak, że rybka na przykład dotknie płetwy rekina i już znika. No i nauczyciele wołają, no ale przecież ta rybka nie wpłynęła mu do paszczy. No niestety, Scratch ma swoje ograniczenia, więc no tutaj już niestety nic z tym nie zrobimy. Czasami ten rekin pożre rybę za pomocą płetw, czasami za pomocą ogona, ale wierzcie mi, że uczniom to za bardzo nie przeszkadza. No dobrze, słuchajcie, my zrobiliśmy dzisiaj okropnie dużo. W planach było grzebanie w granatowej szufladzie. Tymczasem pogrzebaliśmy w niej zdecydowanie. Poza tym poznaliśmy coś niesamowicie ważnego, czyli krokodylki, czyli pętle. Zawsze albo powtórz ileś tam razy. A dodatkowo zaczęliśmy już robić porządki w szufladzie fioletowej i potrafimy już zmieniać kostiumy. Słuchajcie, będziemy kończyć. Ja Wam naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Tak, Gosia, to jest dobry pomysł, żeby pływał później jako obiedzony, tak. No, dziękuję Wam serdecznie. Asia chyba wyłączyła moderację, bo tyle osób teraz pisze. Bardzo jest mi miło. Nie jestem w stanie tego przeczytać tak szybko. Uff. Dobrze, ale widzę, że się pojawiło pytanie, jak to zapisać. To takie rzeczy to już koniecznie trzeba powiedzieć. Słuchajcie. Jak to zapisać? Otóż, kiedy klikniemy plik, to mamy na przykład coś takiego jak Save As. Możemy to też wrzucić, jak już mamy konto Scratchowe. Krzysztof pokazywał Wam, jak zakładać takie konto, to możemy to też udostępnić tam na tym naszym, wrzucić na nasze konto. Natomiast ja na razie chcę to sobie zapisać u mnie na pulpicie. Wtedy daję to Save As. Widzicie? To się tutaj pojawiło się. Ja wpisuję nazwę, daję zapisz. No i tyle. Jest zapisane. Proszę powtórzyć, jak w czujnikach zmienić, żeby dotknął konkretnej osoby rzeczy. Już mówię. Czujniki. Pierwszy klocek to dotyka. I tam z listy rozwijalnej wybieramy sobie, którego duszka on ma dotknąć. Bardzo Wam dziękuję. Słuchajcie, moi drodzy, ostatnia rzecz. Już chyba mówię trzeci raz ostatnia rzecz. Czy Wy wiecie, że jest kotwik? Wiecie, prawda? No i mam nadzieję, że coś, że się bawicie z nami i że w ogóle swoje eventy, swoje imprezy rejestrujecie na stronie kodujkowej. Przypominam, że na stronie mistrzowiekodowania.pl dostępny jest webinar Iwony Brzuski-Złotnickiej, w którym to tłumaczy, jak się zarejestrować. Kodujecie z dzieciakami. Super. Bardzo się cieszę. No ja z moimi też. Wydaje mi się, że chyba nawet taki webinar to też jest event. Też go sobie zgłoszę, pewnie. Wszystkie webinary będą dostępne. Bardzo mi przykro, ale ja nie jestem w stanie przeczytać tak dużo. Aha, słuchajcie, czy wy wiecie o tym, że był taki ostatnio duży problem z tym, żeby rejestrować zgłoszenia, dlatego że lokalizacja nie działała. I ludzie tam wpisywali swoje miasta, wsie i tak dalej. Tak, serwer padł, to zostało zgłoszone do organizatorów Kodwika i z tego co wiem, to od wczoraj to hula wszystko na nowo i już widzi te lokalizacje. Także możemy się rejestrować. Teraz ktoś zapytał, czy możecie zgłosić event, udział w webinarze. Tak, oczywiście, no spędziliście z nami 1,5 godziny. No, uczymy się kodowania, nie? Także oczywiście to jest event. Ja widzę, że tutaj parę osób prosi o te scenariusze. Moi drodzy, jeśli chodzi o... Tak, pierwszy webinar był na mailu, ten też będzie na mailu, ale jeśli chodzi o te scenariusze, to tak jak Asia Panasewicz pisała,
Można je pobrać ze strony wiki.mistrzowiekodowania.pl. Tam jest scenariusz do zatrzęsienia. Możecie używać wszystkich, na jakie tylko macie ochotę, ale między innymi jest właśnie taki scenariusz z rybami w akwarium. Agnieszko, bądź jeszcze chwilkę cierpliwa, ale wydaje mi się, że no jeżeli nie dostaniesz potwierdzenia, to tak, to próbuj jeszcze. To próbuj jeszcze raz zgłosić. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. 20:35, jak na taką gadułę, jaką ja jestem, to powiem Wam, mamy całkiem małą obsługę. Dziękuję Wam serdecznie. Kolejny webinar przed Wami chyba za 2 tygodnie, nie wiem dokładnie. Natomiast przed Wami trzecie spotkanie, zapewne z Krzysztofem. Proszę kliknąć rybkę. Dlaczego mam kliknąć rybkę? Jak mam kliknąć rybkę? No tak sobie. Tak, okej. Okay. Dobrze. O, rybka z ospą. O, zaraz to. Dobra. Tak, 8. 22 listopada, okej. Okay. Dobrze, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Ja jeszcze przez chwilę tutaj jestem, Asia też. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania dotyczące tego projektu, to jeszcze zapraszamy do rozmowy. I dobranoc, spokojnej nocy. Polecam ryby, to się sprawdza w każdej klasie. Myślę, że taki scenariusz na początek będzie całkiem w porządku. Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję no i do następnego razu. Kiedyś. Dziękuję, dziękuję. Aniu, 8 listopada nie. Ja będę miała 2 webinary, ale to są webinary Scratch dla zaawansowanych. Jakkolwiek, jeżeli tylko zgłosiliście się na nie, to zapraszam. No wcale nie będą takie o wiele bardziej skomplikowane niż te początkowe. I z tego co kojarzę, to jest końcówka listopada i początek grudnia. Dobranoc, dobranoc. Mój synek chce jeszcze raz rekina zobaczyć. Dla synka wszystko, nawet rybki pokażę. Klik. Tylko jest zerza. Alino, nie, dzisiaj nie damy rady wrzucić tego webinaru. Wydaje mi się, że jutro już jest taka możliwość, ale jeszcze nagranie tego filmu i w ogóle to jeszcze troszkę trwa, także obawiam się, że dzisiaj już nie damy rady. Czy ten poprzedni jeszcze raz? Z tego co wiem, to dostaliście ten poprzedni, prawda? Gdzie te nagrane webinary zobaczyć? Czy ktoś mógłby... O, na przykład Izo, widzę, że napisałaś tak na maila. Ja dobrze kojarzę, że wy dostaliście poprzedni webinar mailowo, prawda? Tak. Okej. A ktoś nie brał udziału i chciałby go zobaczyć. Słuchajcie, no to w takim razie porozmawiam jeszcze z Krzysztofem i z Iwoną, żeby można było wrzucić to na stronę mistrzów kodowania, tak żeby one były dla wszystkich tak ogólnodostępne. Ktoś prosił o skrypt rybki. Proszę bardzo. Oto skrypt rybki. Jeszcze powiększę. Tak, moi drodzy, kontaktujcie się z koordynatorami, czyli z Krzysztofem i z Iwoną. Najlepiej właśnie przez adres mailowy kontakt@mistrzowiekodowania.pl. Ja również bardzo dziękuję, dziewczyny. To jeszcze rekina. Proszę cię bardzo, Iwona. Zaraz. Gosiu, pytaj. Możemy jeszcze raz te kody pisze Marzena.
Print screen zrobimy. Czy można jeszcze zapisać się na inne webinary? I za kontakt @mistrzowiekodowania.pl. Wydaje mi się, że tak, jest taka możliwość. Gosiu, jeśli stworzy się swojego duszka, tak, jeżeli ten duszek będzie wpisany tutaj, w tym polu, gdzie są duszki, to tak, on w czujnikach będzie dostępny. Tego sobie sama nazwiesz, jakkolwiek chcesz, i wtedy w tym czujniku, jak rozwiniemy ten dotyka, to wtedy on tam też będzie. Kasia napisała, że się dopisywała na webinarze, także widocznie są jeszcze miejsca i można się dopisać. Dziękuję również, dobranoc. Czy pierwszy duszek może będzie, zawsze będzie z przodu? Chodzi ci o to, że czy on będzie tu jako pierwszy, tak? Po prostu w tym miejscu. To jest zupełnie obojętne, w jakiej on jest kolejności. Ja teraz zmieniam. Ja go przesuwam w jakieś inne miejsce. To w żaden sposób nie wpływa na działanie programu. Ale tak, tutaj sobie można wpływaniu, czy będzie pierwszy. Ale on nie jest pierwszy, on się pojawia dokładnie tak samo jak cała reszta rybek. Bliżej. Proszę, kliknij duszka 2 i 3. Rybkę 2 i 3, tak? Zaraz. Wiola, ja nadal czekam. Oczywiście pamiętam o Twoim pytaniu. Gdybyś mogła uszczegółowić, o co chodzi z tym, że wpływaniu. Proszę bardzo, ktoś prosił o skrypt. Rybki 2. Ona jest dokładnie taki sam, jest ten skrypt jak rybki 1. Tam pozmienialiśmy wartości liczbowe i tyle. Dobranoc, dobranoc wszystkim. Tło można też samemu. Tak, można tło samemu. Uwaga. A, Wiola, rozumiem, jasne, jasne. No dobrze, to jeszcze to zrobimy. Tylko tak, najpierw jeszcze powiem, bo są takie pytania. Na pewno Krzysztof o tym będzie mówił jeszcze na kolejnych webinarach. Ja jak na razie wybierałam tło z tej biblioteki Teł. Ale tutaj, obok tego rysuneczku, jest pędzel, gdzie możemy narysować tło i znowu możemy tło wgrać z jakiegoś pliku zapisanego na komputerze, albo możemy zrobić zdjęcia. Damian, można tworzyć na Scratchu gry. Kolego, wiesz, jakie niesamowite gry można tworzyć? Naprawdę, naprawdę. I to, co robią uczniowie, na przykład szkoły podstawowe, jakie oni tworzą gry, to głowa mała. Tak wam tylko powiem, jesteśmy już w pewnym mniejszym gronie, ale jeszcze wam opowiem tyle, że po pilotażu zostaliśmy zaproszeni na finał Mistrzów Kodowania. On się odbywał w Centrum Nauki Kopernik. I był tam wiceminister jakiś do spraw cyfryzacji, tamtejszy z tamtych czasów. Przygotowaliśmy grę, to znaczy przygotował ją Piotrek z 6 klasy. Jak ja zobaczyłam skrypty, jak ta gra wygląda, naprawdę, ja bym wam kiedyś chciała tę grę pokazać. Jak ta gra wygląda, to ja się chwyciłam za głowę. Ja bym nigdy w życiu takiej gry nie zrobiła, bo po prostu nie umiałam. Ja kiedyś potem chciałam napisać scenariusz do tej gry, ale dałam spokój, bo też nie umiałam. No i słuchajcie, przyszedł do nas na nasze stoisko ten wiceminister i mówi, no to dobrze, to co tutaj macie? Jakąś grę? Piotrek mówi, tak, tak, grę. Ale może ja panu włączę coś łatwiejszego? Minister się obruszył i powiedział, no nie, nie, spokojnie, ja ją przejdę. No po około 4 sekundach powiedział, że jednak on prosi o coś łatwiejszego. W Scratchu naprawdę tworzy się niesamowite gry. Naprawdę. I wasi uczniowie to będą robić. Gwarantuję wam. No. To było, pamiętam to teraz. Ale Piotrek nie był jedyny, to nie jest jakiś geniusz. To jest zwykły chłopak. Wy w szkołach macie takich Piotrków. Na pewno też. Dobrze, moi drodzy, Real gra. Nie chcę. Jak się nazywa ta gra od Piotrka? Ona się nazywa Grawitacja, ale na Scratchmint Edu jest mnóstwo takich gier, które tak się nazywają. Nie wiem, w jaki sposób ja ją mogę wam
przekazać, ale mam do Was adresy mailowe. W zasadzie to mogłabym Wam przesłać grę Piotrka, to jest niebywałe. I to jest ta gra została stworzona, kiedy Piotrek, no nie wiem, może od 4 miesięcy pracował w Scratchu. Słuchajcie, jeszcze jedna sprawa, bo ktoś pytał, jak to zrobić, żeby rybka pierwsza nie zachodziła na kolejną. Wiecie co, takie rzeczy Krzysztof będzie Wam tłumaczył na pewno na kolejnych webinarach, dlatego że jestem pewna, że wiele osób już opuściło ten webinar. Natomiast ja tak tylko jeszcze szybciutko może powiem, nie będę tego teraz układać, tylko powiem, że w wyglądzie rybek jest coś takiego jak warstwy i jest coś takiego jak nawierzch. Jest nawierzch, taki klocek. I jest wróć o ileś tam warstw. Dlatego, że ten Scratch się układa tak warstwowo. Najpierw jest tło, potem jest jeden bohater, drugi bohater, trzeci i tak dalej. I jeżeli my chcielibyśmy zrobić coś takiego, żeby ta rybka nie była w tej pierwszej warstwie, na samej tej powierzchni, to możemy dać wróć o jedną warstwę. Wtedy ona przeskoczy tam troszeczkę do tyłu. Nie wiem, czy jasno to tłumaczę, ale albo dajemy na wierzch, wtedy ta postać przykrywa inne, albo dajemy wróć o ileś tam warstw i wtedy kto inny, że tak powiem, wychodzi tutaj na prowadzenie. Ale o takich rzeczach to na pewno Krzysztof będzie mówił. Proszę o przesłanie gry. Jejku, po prostu jakąś prywatę tutaj szerzę, ale gra jest taka. Dobrze, Izo droga, gwarantuję, ja nawet Krzysztofowi za chwilę piszę, żeby wytłumaczył warstwowość, dobrze? I on będzie Wam to tłumaczył wtedy, kiedy będzie webinar, a już tak nie, trochę po webinarze, tak żeby wszyscy wiedzieli. Tak, to wszystko na następnym webinarze. Słuchajcie, nie ma... Bardzo, bardzo się dziwię, że nie ma akwarium. Ja będę szukała tego akwarium, bo wydaje mi się, że jest zdecydowanie. Poza tym w mailu, oprócz tego, że pójdzie do Was nagranie webinaru, to postaram się również o to, żeby poszedł ten projekt, który ja teraz stworzyłam. Dobrze, żeby poszedł projekt skreczowy, tak żebyście mieli te wszystkie skrypty, żebyście w zasadzie mieli gotową grę. Ale tak, dobrze radzę, nie pokazujcie tych skryptów dzieciakom na początku. Niektórzy tak pracują, że mówią, słuchajcie, zrobimy teraz coś takiego i przez chwilę pokazują skrypty. Nie, niech dzieci dochodzą do wszystkiego same, dojdą bez problemu. Okej, dobrze, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Panowie pisali, że meczyk rzecz ważna, więc Gosia... Gosia, nie wiem, jakie pytanie zadałaś. No niestety nie wiem, Gosiu. Zaraz. Okej, ja przestaję. Chodzi mi o ten układ współrzędnych. Tak, Gosia, i co z tym układem współrzędnych? Bo przeoczyłam, gdzie go włączyć. Czy chodzi Ci o ten układ współrzędnych w duszku, te takie dwie osie, które ten, jak to mówią moje dzieci, czuły punkt zaznaczają? Tak, tak, okej, dobra, to jeszcze na momencik udostępniam mój ekran. Słuchaj, zresztą udostępnię i Ci pokażę. Dobra, nie, tu, Scratch. Gosia, jak mam zaznaczoną, tak widzicie teraz chyba mój ekran, jak mam zaznaczoną rybkę, to ja przechodzę ze skryptów tutaj u góry, przechodzę ze skryptów w kostiumy, tak żeby rybka była dana, nie widać. Czy może się ktoś inny jeszcze odezwać, czy widać mój ekran, czy nie? Widać. Okej, dobrze, dziękuję. Mamy teraz lawinę słówka, widać, to tak działa. No więc tak, słuchajcie. Przeszłam na kostiumy, mam
taką wielgachną rybkę po tej stronie. I wtedy zaznaczam sobie, klikam na taką ikonkę, nie Monika, nie, na pewno znaczy ważniejszy. Klikam sobie na taką ikonkę z tymi dwiema osiami. To jest w prawym górnym rogu. Klikam i wtedy pojawiają się te dwie osie. I ja je sobie mogę dowolnie zmieniać, ale ważne jest, żeby one były gdzieś na środku tej postaci. Iza, czy teraz jest już jaśniej? I co to daje? Gosia, to jest ważne, dlatego że właśnie w miejscu przecięcia się tych dwóch osi ustawia nam się ta postać, jeśli chodzi o współrzędne X i Y. Więc jak powiemy, że postać ma być, duszek ma być przy X i Y równym 0, to znaczy, że dokładnie ten punkt przecięcia się tych dwóch osi jest przy X 0 i przy Y 0. Nie ogon, nie płetwa, nic innego, tylko tamten, ten środeczek. Usia, jesteś Sherlockiem. Tak, to jest ta gra. Słuchajcie, gra mojego Piotrka z klasy 6 ze Szkoły Podstawowej imienia Wojska Polskiego w Damicach. To jest ta gra. Sherlocku, pięknie. Dobrze, tak czy siak, jeżeli macie ochotę, to oczywiście gdzieś tę grę umieszczę. Dobrze, słuchajcie, bo my tak możemy w zasadzie rozmawiać bez końca. Więc ja będę już kończyć. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jesteście fantastyczną, twórczą grupą. Także myślę, że przed Wami naprawdę wspaniała przyszłość skryczowa, przed Wami i przed Waszymi uczniami. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję Asi, która moderowała, Krzysztofowi, który jest już gdzieś z Poznaniem. I tak, zapraszamy na kolejny webinar. Spokojnej nocy, bądźcie zdrowi, wszystkiego dobrego. Klikam, zakończ spotkanie. Dobranoc.